Podziel się kawałkiem szczęścia to kolejna akcja portalu domydziecka.org. Tym razem dzięki wsparciu sponsora, marce Kasia, otrzymaliśmy aż 100 tysięcy złotych, które w formie darowizn rzeczowych przekazaliśmy domom dziecka i rodzinom zastępczym. Przygoda z Kasią rozpoczęła się od słodkiego upominku. Przed świętami Bożego Narodzenia na stołach wszystkich zarejestrowanych na portalu placówek zagościły pyszne czekoladowe ciasta. Ponad 3300 podopiecznych domów dziecka i rodzin zastępczych otrzymało 2000 ciast. Był to wstęp do głównej części akcji, której efekty miały zachęcić dzieci do wspólnego gotowania. Kuchnia jest miejscem, w którym bije serce domu. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych trudno o to, by miała ciepły domowy charakter. W ramach akcji w dwóch domach dziecka sfinansowaliśmy remonty kuchni na co dzień używanych przez podopiecznych. W powiatowym domu dziecka Słoneczne Wzgórze we Fromborku kuchnia wraz z częścią jadalnianą została utworzona z połączenia dwóch innych pomieszczeń. Konsekwencją tego była obecność ścianek działowych rozdzielających pomieszczenie w niepraktyczny sposób. Dzięki ich usunięciu można było na nowo zagospodarować przestrzeń. Z wielką nadzieją oczekiwaliśmy wyników konkursu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest wiele placówek, które również potrzebują wsparcia. Poprzednia kuchnia była bardzo mało funkcjonalna. Ściana działowa znacznie ograniczała swobodne poruszanie się po kuchni. Kuchnia była wyposażona w wysłużone już sprzęty oraz meble, w większości pochodzących z darowizn, gdzie lata świetności miały już dawno za sobą. Głównie brakowało jej przestrzeni, nowoczesnych sprzętów i takiego domowego ciepła. W nowej kuchni najbardziej podoba mi się wyspa, roślinność i szafki duże. W nowej kuchni najbardziej mi się podoba ten nowoczesny piekarnik. Zmieścić tu się dużo ciasta i pizzy. Dzieciom największą radość sprawił najważniejszy w kuchni mebel. Wielki stół, przy którym mogą swobodnie zasiąść do wspólnego posiłku. Prócz mebli, kuchnia została wyposażona m.in. w lodówkę, zmywarkę, płytę gazową i robota kuchennego. Kolejna odmieniona kuchnia znajduje się w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Krasnym Stawie. Ze względu na brak wolnej przestrzeni, wygodne poruszanie się po niej było utrudnione. Placówka mieści się w zabytkowym budynku należącym przed laty do Augustianów. Ma niewielkie pomieszczenia pełniące niegdyś rolę cel zakonników, a liczne skosy i łuki utrudniają wykorzystanie całej powierzchni. Aby przy jednoczesnym zachowaniu ciekawego wnętrza przestrzeń została maksymalnie spożytkowana, niezbędnym było wykonanie mebli na wymiar. Jak wyglądała ta starsza wersja kuchni? No, była dużo ciemniejsza niż ta, w której teraz jesteśmy. Nie miała tak ładnych płytek, była tapeta na ścianie, były stare meble, takie tam powiedzmy też darowane przez sponsora, ale miały lat 15. No i tak jak powiedziałam wcześniej, że dzieciaki niszczą sprzęt, po prostu była zniszczona. Przynajmniej u mnie w domu, kuchnia to serce domu i w placówce myślę, że też. Dzieci bardzo lubią przebywać w kuchni, lubią być tutaj z wychowawcami. Wtedy tak można powiedzieć, że jest atmosfera rodzinna, otwierają się, mówią o pewnych rzeczach, o których czasami no, ciężko jest nawet słuchać, ale kuchnia to takie nasze serce po prostu. Wykorzystanie jasnych kolorów sprawiło, że pomieszczenie wydaje się większe, a umiejscowienie poszczególnych elementów poprawiło nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo. Domy dziecka i rodziny zastępcze otrzymały nowy sprzęt AGD oraz wyposażenie kuchenne. Już na etapie zgłoszeń do akcji domy samodzielnie wybierały rodzaj i model sprzętów, z których najchętniej korzystać będą ich podopieczni. Do co trzeciego domu trafiły nowe tostery, opiekacze i gofrownice. Kolejnymi sprzętami przekazanymi w dużej ilości były roboty kuchenne i wysokiej jakości miksery. Wśród prezentów znalazły się także blendery, kuchenki mikrofalowe, zestawy garnków, patelni i noży oraz zestawy stołowe. W sumie zakupiliśmy 244 rzeczy. Wszystkie zakupione w ramach akcji sprzęty trafiły już do placówek i są na co dzień wykorzystywane przez podopiecznych. Odmienione wnętrza i nowoczesne wyposażenie sprawia, że dzieci garną się do gotowania.
Własnoręcznie upiekł już nie jeden kawałek szczęścia. W ramach akcji Podziel się kawałkiem szczęścia wsparliśmy 33 placówki różnego typu. Dziękujemy za remont kuchni!